Prawie tydzień minął od gali Money in the Bank i mógłbym rozwinąć się na ten temat standardowo przed rozpoczęciem tego materiału, ale myślę, że czekaliście już wystarczająco długo, by teraz jeszcze słuchać, jak gadam od rzeczy. Więc bez zbędnego wstępu, panie i panowie, ja jestem Kuba, zwany Amiszem z What is Wrestling i zapraszam na 3 zmiany w pay-per-view Money in the Bank, które uczyniłyby je lepszym. Niezadowalające końcówki pojedynków. Na samym początku od razu mogę się wytłumaczyć, dlaczego na całą listę składają się jedynie 3 punkty. Otóż w dużej mierze dlatego, że większość zawarta jest w tym. Mógłbym rozdzielić każdy pojedynek na poszczególny punkt, jednak zdaję sobie sprawę, że wszystkie mają ten sam problem. Sam nie wiem, jak to zabrzmi, ale wydaje mi się, że dosłownie każda końcówka walki, zamiast nakręcić fana na resztę show, przygasiła jego emocje niczym Mojo Riley podczas swojego debiutu w głównym rosterze. I nie mówię, że posunięcie choćby w walce tag teamowej, w której po długim, emocjonującym starciu Usos zwyciężyli przez countout, jest złe, ponieważ pozostawia nam to otwartą furtkę do rewanżu w sposób, jaki WWE najczęściej stosuje. Ale jeśli wszystkie pojedynki idą w kierunku tego zachowania ciągłości, ciekawości fana i nie dania mu tej końcowej satysfakcji, to ogólnikowo nie wiadomo, co myśleć o takim show, o pay-per-view, o tej oddzielnej, specjalnej gali. Zła, dobra, nikt nie jest w stanie powiedzieć. No bo przejdźmy po kolei po każdej walce. Minus może kick-off, który zakończył się czystym zwycięstwem Hype Bros. Money in the Bank match kobiet. James Ellsworth ściąga walizkę, rzuca ją Carmeli, ta wygrywa. Super, spoko, healowo. Tylko potem sędziowie dyskutują między sobą, nikt nie wie, co robić, cringe aż wylewa się z oczu, James staje się tym, który wygłasza decyzję i tak się to kończy. Dobra, dalej. Mistrzowie tag team po długiej walce odchodzą z ringu, okej, kontynuacja storyline'u, nadal jednak niedosyt, ale kontynuacja storyline'u, więc zrozummy. Pojedynek opas kobiet. I tutaj w momencie wejścia Carmeli Lana przestała się liczyć w ogóle. Była jak trzecie koło u wozu. A Naomi zgarnęła szybkie, niezadowalające nas zwycięstwo. No, dwie walki zostały. Dobra, Orton kontra Mohal. Długość walki Randy'ego z braćmi poza ringiem jest wystarczającym powodem do tego, by zastanawiać się, jak często jeszcze WWE wymyśli swoje zasady i przestanie pamiętać o choćby wyliczaniu pozaringowym. Ale dobra, zostaje nam main event, to, na co wszyscy czekali. Może tu się zrehabilitują, może tutaj dadzą fanom coś, co wywoła w nich jakieś większe emocje. Nie. Najdłuższy Money in the Bank match, zakończony prostym zrzuceniem przeciwników z drabiny i ściągnięciu walizki. Bez żadnych problemów. Corbin ustawił drabinę, wszedł na drabinę i ściągnął trofeum. To nie jest kwestia narzekania na zwycięzców, tylko na warunki, jakie im towarzyszyły. Nadmiar czasu. Wszyscy kochamy Breezango. Rozrywka, jaką ci panowie niosą ze sobą, to jeden z powodów, dla których warto śledzić SmackDown. Fashion Files to złoto, a Fandango, mam nadzieję, że kiedyś dowie się, co oznacza Day One is Age. Dlatego też bardzo przykro jest mi umieszczać ich na tej liście. W skrócie, zmianą, jaką w tym przypadku bym zastosował, to po prostu nieumieszczanie Fashion Police kontra Ascension w karcie walk. Nigdy nie rozumiałem stwierdzenia nadmiar czasu w świecie wrestlingu, a już w ogóle w WWE. Oczywiście wielki plus za to, że zarząd stara się dalej dawać czas antenowy zawodnikom, którzy są over z publicznością, ale te kilka minut starcia naprawdę były aż tak warte? Nie wniosły nic, a już w szczególności zwycięstwo po small package na drużynie, która i tak straciła swoją wiarygodność rok lub kilka lat temu. A to wszystko boli jeszcze bardziej, gdy nie widzimy żadnej z tych drużyn, nawet na następnej tygodniówce niebieskiego brandu. Posiadacz walizki Money in the Bank. Zanim napiszesz w komentarzu brzydkie słowa w moją stronę, ty zły widzu, wysłuchaj, co mam do powiedzenia. Baron Corbin jest odpowiednim wyborem na zgarnięcie walizki Money in the Bank. Mówiąc to na dobrą sprawę, ten punkt nie ma sensu, ale czekaj. Utożsamiając cię już, mój drogi widzu, z moim punktem widzenia, muszę cię niestety postawić jeszcze przed jedną rzeczą. Wraz ze zwycięstwem Kevina Owensa przyszłość walizki byłaby pewniejsza. Uważam bowiem, że stawiając na obecnego mistrza Stanów Zjednoczonych, zarząd WWE z góry pokazałby nam, że ma plany na dłuższą metę. Nie sądzę, by w grę wchodziło posiadanie obu tytułów przez Owensa, dlatego też czas zrealizowania walizki wydłużyłby się choćby o dokończenie rejnu Kevina z United States Championship. a wraz z utrzymywaniem walizki przy jego posiadaczu, hype na jej inkasację wzrasta. I tak, to samo mogą zrobić z Corbinem, wiem to. Jestem świadom tego, że mogą wykorzystać go jako posiadacza walizki tak samo dobrze, lub nawet lepiej. Jednak Owens był tą jedyną osobą w walce, przy której zwycięstwie moglibyśmy być spokojniejsi o przyszłość walizki. Każda inna osoba w tym starciu, przynajmniej mi, daje znać, że WWE nie do końca jeszcze wie, co chce zrobić.